znowu witajcie, kochani. Jest bardzo wczesny ranek. Jak widzicie albo słyszycie, coraz gorzej z moim głosem. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś zapalenie krtani. Bardzo mnie boli, zresztą gardło. Jest godzina w pół do szóstej i już nie byłam w stanie, słuchajcie, spać. Muszę coś z tym zrobić. Przyszłam połknąć jakieś, wiecie, leki. Może sobie jeszcze zrobię za chwilę inhalację. O Boże, tu lampa, nic nie widać. W międzyczasie gotuję na szybko obiad. Wczoraj już mi się naprawdę nic nie chciało przygotowywać. A chcę sobie coś do pracy wziąć, żeby zjeść obiad w pracy. Więc na szybko zaraz Wam pokażę, co przygotowywuję. I sobie zobaczycie. O, i tu mamy, słuchajcie, obiadek. Gotuję na dwa dni makaron spaghetti, ten z Barilli, bo jeszcze miałam, mimo wszystko, że dokupowałam sobie. I tutaj sos słodko-kwaśny z mięsem mielonym. Nasze ulubione danie, Ada bardzo lubi, dziewczyny, zresztą Agatka również. Tu miałam odrobinę soku malinowego, dolałam gorącej wody, będzie taki mini kompocik. I jak mi się ugotuje tylko, słuchajcie, to zaraz sobie idę, zrobię inhalację, może z samej soli, wody z solą, albo nie wiem, może dodam troszkę do inhalacji takiego, wiecie, żeby mi się to jakoś odrywało. No straszne rzeczy dzisiaj, kochani, straszne rzeczy z samego rana. A tu płyn, który muszę schować do szafki. Także sytuacja nie napawa optymizmem. Nie wiem, czy nie będę musiała zrobić jakiejś choćby teleporady, a najlepiej, żeby mnie zbadano. Czy to w ogóle samo przejdzie, czy czasem nie muszę wziąć jakiegoś antybiotyku. Tak, Tosia. Właśnie puściłam Tosię. Tosia, bo tu moje nogi. Misiu. Nie drap. Myślała, że moje nogi gołe to drapak. No, ale nie. Dobra, zrobię sobie jeszcze kanapkę, żebym miała na śniadanie do pracy i ta inhalacja i może jeszcze zdążę na 15-20 minut przytulić jeszcze pod kołderkę do podusi się i zawinąć się w kołderkę cieplutką, bo ona tam na mnie czeka. Jeszcze dużo trzeba, żebym się doprowadziła dzisiaj do jakiegoś tam wyglądu wyjściowego, ale nic, to za chwilę. Znalazłam sobie, słuchajcie, takie coś, Nebu Pulmo. To jest oczywiście ta sól do inhalacji, roztworek soli, tylko chyba z takim jakimś składnikiem nawilżającym i ułatwiającym odkrztuszanie. Nigdy nie sądziłam, ja to kupiłam dla Ady, nigdy nie sądziłam, że mi to będzie kiedykolwiek potrzebne. No a tu proszę. Nawet jest tego sporo, więc chyba muszę zająć się tymi inhalacjami dosyć intensywnie. Tylko że wiecie, ja przychodzę gdzieś koło o 17. Ostatnia powinna być o 16, taka inhalacja chyba. Właśnie nawilżająca. Inhalator i lecimy z koksem. Mam nadzieję, że nie przeszkodzę dziewczynom, one śpią u góry. Grzesiek właśnie pojechał do pracy, bo jeździ na godzinę 6 rano. I tu Tosia mi pomaga. Tosia mi... Okej, działamy. Wreszcie, chyba puste. Troszkę sobie jeszcze też w międzyczasie poczytałam tej książki. Towarzyszy mi tu, zobaczcie, towarzyszy mi tu moja Tonia. Moja Tonia, tak, towarzyszysz mi tu. O Boże, jaka super kocia, już pojadła, tak? Pojadła. No, idziemy do Adusi zobaczyć. Pewnie śpi jeszcze, pewnie jeszcze śpi. A tam w kuchni mi się gotuje makaron, o którym oczywiście zapomniałam, bo przecież
inhalacja. Mam nadzieję, że tam się nic złego nie dzieje. Zresztą makaron do spaghetti lubi być dłużej gotowany. Także chyba nie byłam dłużej niż 10 minut. Tak mi się wydaje. Dobra, wracamy do kuchni. No i co z tym makaronem? Chyba już, moi drodzy, chyba już obsadzamy. No i już ranek, zobaczcie. W ogóle nie usnęłam, położyłam się chwilę. Słuchajcie, pomalowałam oczka, jak widać. Widać, widać. Nie tylko oczka, buźkę też. I zaraz jedziemy do pracy. Wszystko przygotowane, Agatka już wstała. Będzie się zajmować Adusią. Oczywiście burdel czapkowy jak najbardziej. Kurtki, to chyba jak u wszystkich. W ganeczków, jakby to nazwać, przedpokoju wiatrołapie. No i tyle, moi drodzy. Jadę do pracy, zobaczymy, co dzień przyniesie. Mam nadzieję, że będzie obfitował w same miłe rzeczy. Śnieg zaczyna pruszyć. Tutaj mi nawet zaczyna kwitnąć moja, jakże się to nazywa, mój storczyk. Zobaczcie. Zaczyna kwitnąć, co prawda jeden kwiatuszek troszeczkę usechł. Tu mam drugi, ale tu już puszcza ogonek. I tutaj trzeci też puszcza ogonek, a ten czwarty się nie może zdecydować. Więc będzie biały kwieć i będzie cieszył moje oko. No i mamy, słuchajcie, popołudnie. Adusia, Adusia, przyciszymy troszkę telewizję. Ten domek. Bo właśnie tu oglądamy, że jest dzisiaj 30 tysięcy, kochani, ponad zachorowań. Także dzieje się to wszystko na naszych oczach. Jestem domek. Adusia jest domek. My tutaj mamy jeszcze dwie towarzyszki, laluchy. Zobaczcie, jaka fryzura. To jest jedna z tych Rainbow High. I druga Rainbow High. Gdzie ta druga Rainbow High ma dłonie? Chciałam użyć różajek z włosami. Zobaczcie. Chciałam użyć różowej z włosami. No i... przez przypadek już ich nie mogę wszczepić. Tak. Reebok was wita. I my też. Tak, Adunia? Dzień dobry. Także chciałam się tu wtulić w taki mój kącik ulubiony kanapowy, ale niestety Adusia mnie wyprzedziła. Wyciągnęłyśmy kocyk. A ja spróbujcie napisać w komentarzu, jaką ja lubię najbardziej. Laleczkę? Tak. Rainbow High. Czy fioletową, czy rudą? Fioletową albo czerwoną. A nie rudą, czerwoną. Ja albo myślę, fioletowa, że, albo czerwona. Ja myślę, że fioletowa. Co? Dobra, moi drodzy, chillujemy, leżymy sobie, odpoczywamy. A włączyć mi bajkę? Na jutro i pojutrze mam, słuchajcie, zwolnienie. A włączyć mi bajkę? Tak? Nie. To za chwilę ci włączę. Byłam u lekarza, osłuchało czysto, chyba jakieś po prostu, nie wiem, infekcja, która się ciągnie. Mam jakieś tam leki wzmacniające odporność, groprinozin, wiecie, neozina, takie tam. Więc będę stosować, chociaż za neoziną nie przepadam. Ale mus to mus, skoro mam im pomóc, to niech tak będzie. Bajeczka mi włącz. Bajeczka jest na 93, kochanie, na 93. A ja włączyłam 39, ale ciapa ze mnie. 93, Aguś, co ty robisz? Czemu to nie działa? Dobra. Adusiu, co ty dzisiaj robiłaś? Czy odrobiłaś tę pracę domową, czy nie? 93, jest. Masz. Nie. Nie odrobiłaś? To powinna być ta kara, moja kochana. To, a może zrobimy? To jest ta książka? Tak, tak, to jest ta książka. Zobaczcie, jakie jedynka. Tutaj literka M. M jest literka, tak. Adusia, coś ostatnio nie pokolorowałaś. Tutaj mieliśmy cały ogród jesienny. Nie, nie. Jakie tu zaległości? Tutaj mamy zrobione, zobaczcie, literkę T. I T jak tata. Co nam jeszcze zostało w tej książce? O, zobacz, lubisz. Tutaj mamy taki jakby labirynt, także Adusia lubi takie rzeczy, myślę, że zrobi dzisiaj. Tak, ale tylko to. Ja to lubię. Boże, ja strasznie mi męczy, słuchajcie, ten głos taki obniżony. Ale przeczytaj. Odczytaj kod, który trzymają dzieci.
Znajdź drogę według kodu i pokoloruj grzyby zgodnie z nim. Nie. Widzisz, na przykład musi być taki grzybek, taki, taki i musi być taki sam. Nie może być taki. Wiesz? To może polecisz szybciutko na górę, weźmiesz kredki i sobie troszeczkę ogarniesz. Nie chcesz? Ja chcę. Wezmę sobie poduchę, słuchajcie. Odrobić dzisiaj to. Chociaż raczej... Takich drzemek dziennych. Ja chcę dzisiaj odrobić to. To chcę odrobić. No niech będzie to, Curuniu, niech będzie, ale... Ja się czytaj. Adusiu, ja tutaj chciałam sobie włączyć serial, troszkę poleżeć. Ale przeczytaj. No ale przeczytaj. Przeczytaj. I przeczytaj. Odpowiedz, co przedstawia obrazek. Odszukaj na rysunku elementy wyróżnione na dole strony. Policz je i narysuj odpowiednią liczbę kresek w ramkach. Ile jest na przykład tych par-